Dwaj mężczyźni zginęli przygnieceni przez ciągnik rolniczy. Do wypadku doszło we wtorkową noc w miejscowości Wierciochy w gminie Raczki. O wypadku poinformował policję przejeżdżający przez tę okolicę kierowca. Tuż przy drodze, obok niewysokiej skarpy, dostrzegł wywrócony rolniczy ciągnik z przypiętą do niego przyczepą. Kierujący ciągnikiem rolniczym na prostym odcinku drogi gruntowej zjechał na lewe pobocze, następnie doprowadził do przewrócenia się tego pojazdu. W kabinie ciągnika znajdowało się dwóch mężczyzn, 47 i 61-letni mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego. Obaj ponieśli śmierć na miejscu. Jak nas poinformowała policja, pod nadzorem prokuratury prowadzone są czynności wyjaśniające, między innymi to, który z mężczyzn był kierowcą pojazdu.